Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie ponownie w naszej serii z Rimworld. Z tej strony Bane. I was dziś zapraszam do zgliszcza. Jak tam spieraki? Zadowoleni z serii dodatkowej dla was? Wcześniej niż wypuszczonej? Myślę, że tak. Seria kolejna będzie też za niedługo, tylko jeszcze będzie dokończyć tą. Oran, dobra, zrobimy tak. Bo mniej więcej wiem, jak ogarnąć to miejsce, że tak powiem, do stanu użyteczności doprowadzić. Po pierwsze, musimy poczekać, aż to wszystko zgnije, wygnije. Niestety trochę to zajmie, bo wynoszenie tego nie ma sensu. Więc, jako że jesteśmy wszyscy w tej strefie wewnątrz, nie? W tej piątce, najzwyczajniej się tą strefę odwrócimy. Pozwolimy ewentualnie tutaj jeszcze być w tej strefie, faktycznie temu miejscu. No bo tutaj możemy sobie spokojnie jeszcze gdzieś tam odpocząć, poleżeć, czy cokolwiek jakby zrobić, nie? Więc tu jest spoko. Dobra, jak to wygląda względem tej całego syfu? Moglibyśmy teoretycznie szpital domknąć. Też byłoby nieźle. Dobra, jak Nina wstanie, będzie mogła też to zebrać. Tutaj też gdzieś możemy być w razie, żeby dostęp do żarcia był po prostu. Tutaj też jest ok. Także to miejsce też może być jak najbardziej dla nas. Tutaj również. Tu nic nie śmierdzi, dlatego po prostu może być, tak? Oran, tutaj też jest ładnie, więc możemy też i ten pokój sobie zostawić na razie, dostępny dla kolonistów. No to zróbmy coś takiego w takim razie. Jakoś to będzie. Dobra. O rany, no a resztę się powoli ogarnie, jak to wszystko, mówię, wygnije, dognije, ogarnie się to wszystko w swoim czasie. Jeżeli chodzi o cokolwiek tutaj, to jest naprawdę źle. Rekreacja. Kurde, no to wypij herbatę. Zapal jointa i będzie dobrze. Mam taką nadzieję przynajmniej. Jak tam, sali już się w sumie załamał. Nina jest w miarę okej, bo oczyszczenie miała, więc no tutaj jest spoko akurat. Zatrucie toksynami nieznaczne, a muszę wszystkich jeszcze faktycznie obszar wrzucić. Wszystkich wrzucę. Mechę zostawię na nieograniczonym. Jak ktoś może pracować, produktoid na przykład, proszę bardzo. Aha, tylko ty skortujesz sali fajera, no tak, to jest problem. O rany, plus jest taki, że nie wszystkie większe budowle nam padły, więc możemy to wszystko odbudować na spokojnie. I to jest mega plus. Odłamki nie niszczę, buffery nie niszczę, także to tutaj też jest ok. Tutaj trochę problemów będzie. Ale myślę, że też sobie jakoś poradzimy. To wszystko jest do ogarnięcia, jak najbardziej. Kate, kurde, też leży. Oni wszyscy leżą tak naprawdę z bólu. Jakieś niedożywienia też mają, też jest niby problem. Ale no na razie to jest takie, to jest mniejsze problemy. Tutaj mamy już gnicie płuc, niestety. Paru kolonistów już tego gnicia nam doświadczyło, niestety, tak jak mówię. Ale to wszystko jest do ogarnięcia, wszystko jest do ogarnięcia, wszystko w swoim czasie. Normal, się czy widzę nawet świetnie. Będzie to ci rosło jeszcze. No to po oczyszczeniu się trzyma i to jeszcze pustki, także git. Okej. Tutaj. Intensywny ból. Wiesz co, tu mam takie fajne. Weźmiemy to ci ten ból uśmierzy. Szymon. No Szymonowi będzie spadać, niepochowany kolonista. Kto? Kto jest niepochowanym kolonistą? A, Polter, faktycznie. No to... W takim razie to jest zadanie dla ciebie, stary. Poza obszarem 5, no tak. To ty masz w takim razie na nieograniczony i ogarnij ten pochówek. Gaja, a ty jak się czujesz? Też strasznie. Pochowany kolonista serum niszczyciela ci jeszcze trzyma? O kurde, nieźle. To ty zaraz zdrowa będziesz.
Dziecko płacze, okropne baraki. Słuchaj, no to... znam parę rozwiązań, nie? Karat też, nie? Tylko joint kasy, później możesz spokojnie, tak. Teraz to pijesz herbatkę. Okej. Okay. To potem. Piwko. I dżęcik. Od razu. Troszkę zwolni, ale... Ale to będzie jak najbardziej opłacalne. W ogóle się nie boję. Tam jest git. Ogólnie czy jakiś kolonista ma ryzyko śmierci? No jakby nie. Leczenia? No jest git. Po prostu paru kolonistów będzie trzeba ogarnąć trochę... Trochę inaczej. To dalej nie spełnia rekreacji. Najwyższe oczekiwania robią swoje. O! Coś się ruszyło. To jointik powinien tutaj załatwić sprawę w takim razie. Ambrozja by się teraz przydała, no. Dobra, tu jest git. Tu będzie git. I herbatkę później sobie jeszcze strzelisz. No, będzie git tutaj też. Jest, będzie w miarę okej. Okay. Młodkiego syfu, to jest dalej pięknie. To jest mega dobry pokój w tym momencie, naprawdę. Okej. Nietoperkę trzeba ogarnąć. Kara, jak bardzo, co robisz? Okej, jasne. To jest wszystko jasne. Zyskujesz skupienie. Wiesz co, na razie to skupienie jest w ogóle nieważne. Uratuj nietoperkę. To jest ważne. I tu również możesz na nieograniczonym sobie śmigać w takim razie. Tutaj wstrzyknęliśmy sobie Sogo. Ból zniknął. Poruszasz się. Słuchaj, tutaj jest... Czy jest? Właśnie, bo może jakieś jedzenie by się przydało. Ogarnąć. Jakieś jedzenie mam. Jest, są spakowane. Skonsumuj spakowany posiłek serwalowy. Będzie dobrze. Słuchajcie, ja to kolonię podniosę. Tu będzie trochę faktycznie męczenia się teraz. No około w ogóle podchodzenia tego i w ogóle. Ale ja to kolonię podniosę. Powinno być git. Jest zjedzone, poruszasz się. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Na tym obszarze tutaj za dużo, co prawda, zrobić nie możemy. Czekam tylko, aż Sally Fire będzie znów zdatny do funkcjonowania. No i tak jak mówię, musimy po prostu poczekać. Sally Fire, nietoperka, to są w chwili obecnej okolnicy, którzy muszą się podnieść. Ja tobie dam w takim razie swoje najlepsze leki, żebyśmy ogarnęli tutaj to. Musisz zjeść? Kurde, no musisz zjeść, dobra. To zjedz. Tutaj kiedyś pobudzacze były robione. Ale chyba nie ma już, co? No nie ma. Dobra, słuchaj. Skonsumuj, a później lecz. Nietoperkę na te gnicie płuc. Dwójeczka. Szymon, ogarnąłeś pochówek? Ogarnąłeś pochówek, czyli już powinno być chyba lepiej, co? Jak tam? No będzie ci spadać, wiadomo, że mam gnijące zwłoki w ogóle. Gdzie ty to przenosisz? A, okej, spoko. Nieźle. Seromiczny ciela minus 10, 10, no... Tutaj dobrze, że te bioniki masz, stary, bo to cię tutaj nieźle uratowało. Spanie w upale, śpię samotnie. Co? A, bo ty z Viper pewnie, nie? Dobrze kojarzę. Ukochano. To jest Viper, dokładnie. No to słuchajcie, wam jakieś tutaj łóżko zaraz się ogarnie podwójne, proszę bardzo. Nawet tutaj Melinorman. Wy musicie spać razem? A, musicie spać razem. Dobra, tutaj w takim razie to łóżko będzie dla was, dla kolonistów. Gdzie jest nasz Szymon? No bo Viper będzie pierwsza. Zależy, kto będzie pierwszy. Szymona łatwiej znaleźć. Szymon. No i Viper. Zaraz będzie lepiej, stary. No, wam teraz nie mogę pozwolić na to, żebyście się pozałamywali, bo jesteście ostatnimi kolonistami, którzy mogą coś robić. Nina też jest taka... kopnięta, że tak to ujmę, życiem. Viper może chodzić, spoko. Wiesz co, zjedz najpierw, a później się wypozasz tą sekutnicę. To mamy czas. Potrzebujesz teraz wilczy głód, zaspokoić. Śmiertelna choroba? Meli? Ekstremalne niedożywienie. Kara, co robisz? Leczysz nietoperka.
Okej, okay, a normal, ty możesz dostać tutaj. Nie wkładasz leczenie. Słuchaj, na czwóreczkę ci to wrzucę na razie. Zajmij się karmieniem własnej żony. Jakkolwiek to dziwnie nie brzmi. Zjadła? No zjadła, będzie git. Gaja w pełni wyleczona. Świetnie, bo teraz ją nic nie boli. Sernicze ciele będzie ugryzło teraz, to prawda. Ale będzie git, będzie git, będzie git. Przynosi komponenty. Okej, okay, będzie budować, będzie się odbudowywane, jak rozumiem. No, działamy. Powolutku, do przodu, ale działamy. Myślałem, żeby w ogóle się stąd nie wynieść. I jakby, że spokojnie poczekać, to wszystko pognije i tak dalej. Nie? O, musimy to klimat odbudować. Musimy to klimat odbudować, to w trybie now. Gaja, jak bardzo możesz, jak bardzo dobrze funkcjonujesz? Przynajmniej, no słuchaj, klima. Choroba gnicie pół, Salifier. No tak, no wiem, no. On tu się kręci po tym syfie, więc... Więc on ma takie problemy, że tak to ujmę. No sobie, mógłbyś już się stary ogarnąć, naprawdę. Ile można? Co ty w ogóle masz? Obsesja używka psychit. Czyli herbatki cały czas wciągasz, no dobrze, no. Znaczy dobrze, niedobrze. Buduj. Pracować, go. Potrzebujemy to wbudować w trybie now. Dobra, wiesz co, widzę, że wiem, w czym jest problem. Tutaj. No musisz mieć to stal gdzieś dookoła. Jak nie jedno, to drugie. Meli może chodzić, super. Mega. Pieprzowina, no gniją mi rzeczy w tym składowisku, tak nie może być. Musimy bardzo szybko ogarnąć tutaj to. Gaja? O Jezu, jak ty źle się czujesz. O Boże, serio? Nie, co ty robisz? Konsumujesz spakowany? Dobra, kara. No jest słabo. Norman? Kurde, no dam ci to na czwórkę też. Widzę, że leczysz Meli. Okej, no Meli może już chodzi, więc jest git. No ja tutaj dostawę priorytetyzuję i Gaja sobie pójdzie zjeść coś po prostu. I ten nastrój zaraz jej tak poleci. Zamknięcie pustki, jak długo? Choroba gnicie płuc, Norman. Nie wiem, co tam tu masz gnicie płuc w tym miejscu, przecież to jest okej. Okay. A nie, tu są małe zwłoki, dobra, to słabo. Co tu potrzebujemy? Oddziała, wypij sobie jeszcze piwko i herbatkę. Musisz funkcjonować teraz, nie? Nie może być tak, że ty jesteś nie funkcjonujesz. Nie wieś, próbuję na Gaję. O stary, ty nawet nie wiesz, na co się piszesz teraz. Ty nawet nie wiesz, na co się piszesz teraz. Gaja ci taki wpierdziel spuści. Wow, ej, halo, co jest? Zemsta niedźwiedź. No, palisz się, stary, jak coś. Zostaw go. Skonsumuj sobie ten posiłek. On niech się pali. No, spokojnie. No patrz, kurna, przestał się palić, no. Co za gnój. Chodź. Do domu. Zdążysz? Powiem ci git. Najbliżej kto to jest, to mógłby ci pomóc. No tak średnio, Norman może skakać. Chodź, Norman, stary, poskaczesz trochę. A ty uciekaj w te pędy. Najszybciej jak to możliwe. Oszołomienie kara. No nie, no kurde. Serum niszczyciela cię trzyma. Myślałem, że wystarczy to, co tam ci dałem. Dobra, jak bardzo możesz skoczyć? Słuchaj, musisz skakać i jeszcze raz skakać. Tu. Go. Hop. I strzelasz. Ty nie masz broni. O matko jedyna. Dopiero teraz się zorientowałem, że on nie ma broni. No to hop. Tu. Gaja do tyłu. Wyposaż się w karabin. Dobra, git. Brawo. Dobra robota. Gorzej, że kara jest w stanie teraz niefajnym. Gaja gnicie płuc, super. Viper, jak bardzo dobrze się czujesz?
świetnie wręcz, nie? Słuchaj, musimy kogoś tutaj potraktować, żeby się lepiej czuł. I to tak, no żeby... Kurde, no ciężka jest ta kolonia teraz do ogarnięcia, powiem wam, bardzo ciężka. Dobra, ty możesz leczyć, uratujesz w takim razie w tej... Gaję. No, ma zaraz dojść do sanienicie płuc. O matko, serio? Dobra, słuchaj, masz nieograniczony w takim razie obszar, bo to nie ma sensu. Uratuj ją najszybciej, jak to jest możliwe. Ty masz parę leków przy sobie jeszcze, więc powinno być git. Nie? Masz, jeden cały zestaw medyczny, wystarczy. Leczysz Gaję, dobrze, go, go, go. Kto musi najszybciej wstać tutaj teraz? To jest najbardziej... Fest postacią, no nie toperka, tylko nie toperka magnicie płuc, nie? No tak, i oboli ogólnie, rzecz biorąc, całe życie oboli. Ruch zero, dlaczego masz ruch zero? Uzależnienie od situ, lewa noga, środkowy palec, oddech, świadomość. Świadomość mniejsza, bo... Zioło, psychit. Zespół odstawienny, aaa, zioło, psychit. Dobra, dwie operacje. Szybkie. Podaj herbatkę. Podaj jointa. Będzie lepiej. Dobra, mamy kogoś, to możemy podać? Meli może chyba podać, nie? Takie coś. Nie? No to Norman. Żyjesz, stary, nagnięcie płuc. O, Nina, masz to zrobić. Właśnie, też racja. Gaja może chodzić, świetnie. O to chodzi, o to chodzi. Zaraz tutaj... Wow, serio, super leki na to? No dobra, gnięcie płuc, okej. Okay. I w ogóle zaraz zgon tam jest. Katatoniewa. Norman, co ty masz? Gnięcie płuc tylko, tak? Dobra, szybko. Choroba gnięcie płuc, kara. No tak, bo się kręci w tym gównie całym. O, Jesus. Ale słabo. Jest naprawdę fatalnie. O, Salifier wyszedł z tego, z obłędu. Super. Mechy do pracy. Praca, praca. Ciebie przenieś w sumie w to. Ciebie na doładowanie. Nie wiem, co będziecie robić. Proste posiłki survivalowe. Spoko, git. A ty? Odpoczywasz. Okej, okay, spoko. Masz nieograniczony obszar i tak masz gnicie płuc, także co za różnica. Gaja. No. No ciekawie, ciekawie, nie powiem, że nie. Co tu niesie? Podnoszący, jeszcze jednego bota. Albo ktoś... Śmierć kura. O nie, straszne, no to akurat pół biedy. Ten cały jeden bot noszący. No nie wierzę. Szok. On się zaraz tak wyładuje. Więc będzie słabo. Pod tym względem. Szymon jeszcze nosi. Kurde, Szymona to zaraz ugryzie coś w głowę. Takie odnoszę trochę wrażenie. To musimy przenieść w zupełnie inne miejsce. Na razie nie będzie. To wymaga prądu. To wymaga prądu. Ha. No kolonia jest w stanie fatalnym, ale plus jest taki, że nic złego nam się jeszcze tutaj nie dzieje. Innego, tak? Skutki teraz gniję. Ja nie mogę was trzymać w środku. Kara gnicie płuc. Gaja, przeżyjesz, nie? Ta, szybkie leczonko na ten. Będzie git. Dobra, zwykłe leki. Nina, co robisz? Konsumujesz mleko. A możesz najpierw zrobić operację na nietoperce? Ona wstanie i będzie robić swoje. Operacja nie jest trudna, tak naprawdę. No, tu jest dużo rzeczy do zrobienia. Niestety. No jest fatalnie, no, fatalnie. Kolonii praktycznie, że nie mam. Nietoperka może chodzić, no właśnie, o tym mówiłem. Tu w takim razie daruj sobie to. Ja ci po prostu zdam spalucha, żebyś sobie... zażyła takowe. Na ciebie w sumie złoto wpłynie. Potem sobie zjesz. No, to jestem bez mięsa. Jestem bez żarcia zaraz. Coś tak czuję. Katatonia Szymon. Serum niszczyciela. No tak. Kolonia się sypie. Tak serio, serio się sypie.
Zaraz będę bez żarcia. Niestety. Kto? Dragona, dlaczego? Jedzenie? Oczywiście, że tak. O, oh, damn boy. Tutaj piwko dla rekreacji. Weź nakarm dragonem, przecież przypał będzie zaraz. No, także tak jak mówiłem, jestem bez żarcia. Nie, dobra, mam jeszcze tutaj jakieś resztki, dobra. Żyjemy. A ty czego leżysz? Też ugnij się płuc? Nie, ciebie ogólnie boli życie. Ból mocny, ale się trzyma, nieźle. Szacun. Ty masz blokadę bólu? Masz blokadę bólu. Chodź, rzucić na dragona. Czy coś. Jest parę osób, które po prostu leży z bólu. Co tak wolno idziesz? Mi cię pust się trzyma, ta. Właśnie 2%. Czy to podniosło dragona? Nie. Ból mi świadomość mniejsza. Niedożywienie ekstremalne, oddech mniejszy. Ale płuca masz zdrowe oba, nie? Oddech. Tak, okej, okay. I szyję poniszczona, ała. Dobra. Viper, ty masz katatonię. Dobra, okej. Okay. Tutaj też jest katatonia, tak. Tutaj? No tutaj też, załamanie katatoniczne. Tutaj jest słabizna, straszna. Dragona po prostu z bólu. Tutaj... W sumie też, ty no, Kate można podnieść w takim razie. Super, Kate będzie funkcjonować teraz jako kolonista przez chwilę chociaż się naje, tak? Już będzie lżej. Tutaj zatrucie pokarmowe, super. Szymon to katatonia, to już wiemy. Gaja w sumie serum niszczyciela ją też położyło. Utrata krwi. To wszystko można operacjami załatwić, nie? Jak masz utratę krwi mocną, no to transfuzja? Chyba tak. Tylko że ja chyba lekarza nie mam, prawda? W kolejnym teraz. Nie, no mam. No nie mam. Mam karę. Nina. A mam Ninę jeszcze. Ej, słuchajcie, naprawdę tutaj dużo się dzieje. Patrzę na materiały. Dobra, to jako lekarz masz nieograniczony dostęp. Karmienie, operacje. No niech będzie, bo masz niedożywienie błahe. To ci zejdzie. I działamy. Powiedz mi, jak zjesz, to co będziesz robić? Bo to jest bardzo ważne. Tego składowiska tutaj nie ma, bo tu się syfi tylko. Odpoczywasz. Znowu? Nie musisz odpoczywać, stary. Praca. Przenoś to w takim razie, bo tu będzie syf zaraz. Przenoszenie. Tutaj też przenoszenie. Będzie syf. Znaczy kurde, jakby już nie było, nie? Jak to wszystko tu wygnije, a taka jest opcja na razie, żeby faktycznie to wszystko tu jest zgniło już do końca, to tu przywrócę sportem na nieograniczony i będziemy mogli to wszystko odbudowywać. Przede wszystkim mechy, bot medyczny jest do naprawy. Można też odbudować powoli. Słuchaj, dobra, to ty tego nie przenoś. Faktycznie są ważniejsze rzeczy. Napraw medykobota przede wszystkim, później napraw konstruktoida. Są dwa mechy, które musimy odbudować na już. Śmierć baran. Przeżyjemy z tym. Gaja może chodzić, bardzo mnie to cieszy. Medykobota trzeba naprawić z jednego prostego względu. On się będzie zajmował kolonistami teraz, którzy leżą. Super. I już karmi, zobacz, już karmi Melis, świetnie. Śmierć kura. Damy radę. Kto to śmiertelna choroba? Norman. Niedożywienie. Pewnie tak. I Cameron. Również niedożywienie. Okej. Okay. To jest wszystko do ogarnięcia. Spoko. Tutaj też zaraz pewnie niedożywienie wejdzie. Bane, słuchaj. Uratuj Camerona. I muszę z ciebie zrobić medyka na chwilę. Dobra. Kolonia powoli, powiem szczerze, chyba wraca do żywych. Karmienie, bo ma niedożywienie naprawdę duże. Znaczy duże, no, znośne, okej, okay, jest gitara. To gnicie płuc jest gorsze raczej. Karmienie, please, dobra.
Dobra. Możliwość ideologiczna, adwent. No nie, no sorry, teraz to chyba kiepski pomysł. Kamro się świetnie czuje na ten przykład. Oczyszczenie go ładnie trzyma. 13 godzin jeszcze tylko. No to to zaraz będzie problem. Ty masz też gnicie płuc niestety. Weź w takim razie uratuj jeszcze Viper, póki się dobrze czujesz. Mamy tylko pota, który zaraz się ogarnie ze wszystkim tak naprawdę już co zostało. Jeżeli chodzi o medyczne sprawy, ja już jestem mega safe, naprawdę. Ja już nie czuję żadnego problemu. Zwykłe leki nawet mogę dawać. Medykobot ma nieograniczony dostęp, dokładnie. Akroboty na razie zostają tak jak jest. Przede wszystkim mówię, konstruktoida trzeba naprawić. Super. I on już się zaczął zajął odbudową. No może niekoniecznie tym, co trzeba, ale... Ale powoli stajemy na nogi, że tak to ujmę, nie? Stracimy bardzo dużo rzeczy, jestem tego świadom. Te wszystkie skóry, co tu są... No może nie, aż tak źle. Ale parę rzeczy potracimy, tego jestem w pełni świadom. Nietoperka, również masz ten nieograniczony dostęp, ty musisz mieć nieograniczony dostęp. Bo ty robisz więcej rzeczy niż reszta. Sali, ty śpisz. No okej, ale można by na przykład... odbudować to. Masz nieograniczony, więc masz wszystkie zasoby potrzebne do tego. Plus ładowarkę jakoś można by też ogarnąć. To jest nieważne. To jest nieważne. Najazd. No chyba CIA robicie teraz. Serio najazd? Potrzebuję czasu, żeby się przygotować. Mam gulę. Meli, ty masz jeszcze ten? Nie, tutaj jest git. Słuchaj. No. No to będzie ciekawe. Gaja może chodzić, to Gaja może się wposażyć też w swój ten miecz, chociaż no... Nie, na razie góle będą tymi moimi frontowcami. Okej, okay. Kate, ty znów nie możesz chodzić, bo cię znów boli, prawda? Tak, idzie. Układ odpornościowego, ten... leczenia chyba to, mam na to chyba wybadane, prawda? Broń kompaktowa, słuszny metabolizm, wspomagane leczenie, nie mam, okej. Okay. To będzie nasze zadanie do zdobycia chyba jeszcze. Słuchajcie, no musimy się obronić jakoś jeszcze. Bo... no bo przypał będzie, nie? Ty możesz chodzić, bo masz antybula? Nie, masz niedożywienie ciężkie. Idziesz sobie coś zjeść. Nie, przeładowujesz flary. To słuchaj, zjedz coś, skonsumuj. Następnie wyposażymy cię w tego shotguna. Chociaż tyle. Miro leży, kataton nie ma, mogłaby kurde karabin oddać. Sali, jak bardzo źle się czujesz? No nie za ciekawie. Słuchaj, Sogo. Strzykuję ci Sogo. I musisz działać. Musisz działać. Sogo. I chodź tutaj. Dragona. Zjedz. Strzelba. I chodź tutaj. Gule. Tutaj zapraszam. Wy jesteście najedzone, mam nadzieję, prawda? Jest gitara. Bane, znaczy się ja. No jest git, chodź. Norman. Nina, wyposaż się w te sukietnice, sekutnice i chodź. Meli. No musisz walczyć, no sorry, wiem, kiepski pomysł teraz, ale musisz walczyć. Wyposaż się w tego minigana i chodź. Potrzebujemy po prostu siekaczy jakiś. Teraz. Parę kolonistów mogłobyś wstać tak naprawdę, miałbym łatwiej. Dobra, Dragona, nieważne, ty nie idziesz walczyć, ty się nie nadajesz do walki. Dobra, Sali strzyknie sobie Sogo i będzie git. Jest git? Jak tam? O, trochę lepiej, faktycznie. Jak tam z tym? Jest git, jest mega. Naprawdę jest super, dobra. No i to jest nasza ekipa, tak? Rozumiem, która ma zadanie odeprzeć atak. No to co, próbujmy. Próbujmy, wejdziemy im na plecy. Tędy będziemy raczej próbować odbijać całą kolonię. Wtedy jak wejdą, to jest koniec. Niestety. Bot powoli odbudowuje tutaj nam całość, więc jest naprawdę ok pod tym względem. Jest parę mechów też do naprawienia, niestety.
cały czas. Norman może skakać jeszcze. Mamy jeszcze flary. O, możemy ich zakłócać. Dobra. Dobra, to rzucim flarę od razu. Zobaczymy, jak zareaguje. Super, poszedł stun. Dobra, chodźcie tutaj, chodźcie. Będziemy się bronić w mniejszym miejscu. Fajnie, że macie te zbroje. Super. Mega to był pomysł. Jak tam, cofka? Cofka. Okej, spoko. No to chodź. Ty masz fajny karabin, możesz strzelać tak sobie. Obija ci, że tak powiem. Zawsze będzie łatwiej. No kurde. Ty masz tylko kamizelkę dobrą. Dlaczego taki mocny jesteś w obronie? Chodź, też możesz fajnie tutaj postrzelać jeszcze. To jest nieważne. Mnie tu nie widzą i to jest mega plus. Rzucam flarę. Super. Strzał głowę padł. Jest chyba git, nie? Ogólnie. Ta, jest spoko. Dobra. Meli, ty masz kurde fajną też broń do takich rzeczy. Możesz też tutaj, zapraszam cię. Coś może podziałasz więcej. Norma sobie naprawdę świetnie radzi. Wy też chodźcie ty w razie czego już bliżej po prostu. Okej, rozwal go sobie. Jak tam, bardzo źle? Po łapach dostałeś. Zaschowa się, nie? Dasz radę uciec. Ta, jest git. Zamienimy was. Ty tu. A ty tu. Jest git? Powinien być git. Dobra, jest spoko. Dobra, tam siekamy. Fajnie, Miro może chodzić. Katatonia się skończyła. Go. Rób swoje. Znaczy, co możesz w sumie. Nina, ty jesteś lekarz, nie? Ta. Lecz od razu Normana. Sali. Dasz radę? No właśnie, tak myślałem, że zrobisz to w ten sposób, niestety. Lecz Normana od razu. Dobra, dwójka leży. To jest za dużo, żeby to się udało. Ja się z tą grupą męczę, no właśnie. O, czekaj, mam pomysł. Sięgniesz jej? Super, stary, to był genialny pomysł. Wyposaż się w legendarny. Ten i chodź tutaj. To jest trochę granie, wiem. O, ładnie poszło teraz, super. Ale muszę trochę, nie? Przy kozacie się tak to ujmę. Hop. Do tyłu. Meli nie żyje. O, przeżyła. Wow. Miro, gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Wariatka, leży. Uciekają? Uciekają, dobra. To git. Do domu. Meli nie ma ramienia. Ty się możesz sama leczyć, nie? Teoretycznie... Nie, to Nina. Nina, możesz chodzić? Nie bardzo. Miro?
Nie masz medycznych. Kara jest niedostępna. Viper też. Nie mam medyków. Nie toperka. Dobra, z medykiem, lol. Lecz Meli, to jest średniowka pod tym względem. 5 godzin. Brak zagrożenia, to jest ok. To jest brak zagrożenia, to jest ok. Dobra. Dzięki wam za pomoc. Wyszło bardzo dobrze. Jak stracę gulę, nic się nie stanie tak naprawdę. Ale nie straciłem. Super. Jak bardzo źle z HP. Bardzo dobrze, uratuj. Jakby ktoś pytał, to można stąd zabrać. Norman może już chodzić w ogóle. Też fajnie. Wyposażę się takim sportem w karabin szturmowy. A ja wam dziękuję teraz za oglądanie. I co, i teraz plany mamy takie, żeby postawić to kolonię na nogi. Będzie dobrze, to musi wszystko wygnić. Jak to wszystko wygnije, to ta kolonia stoi już dosłownie na nogach. I jest git. No, tak mi się wydaje. Dobra, dzięki za oglądanie. Na razie, cześć i widzimy się. No, z Dreamworldem być może już jutro. Na razie, cześć i pa.